Hej, witajcie w napisach końcowych, na kanale, gdzie omawiamy najnowsze wieści ze świata popkultury, często również zwiastun nadchodzących filmów. No i tak się składa, wpadł pierwszy pełnoprawny zwiastun nadchodzącego Toy Story 4. Wcześniej mieliśmy tylko małe teaserki, które w sumie nie pokazywały nam nic, co ma się w tym filmie dziać. No teraz jest inaczej, mamy pełnoprawny zwiastun. Ale zanim pogadamy o zwiastunie, żeby mieć jakiś do tego kontekst, ja chciałbym zadać wam pytania. Jakie macie w ogóle skojarzenia z tą serią? Jak pamiętacie poprzednie części? Czy one wywarły na was jakiś wpływ? Wydaje mi się, że to będzie istotne w kontekście omawiania oczekiwań do czwórki. Ja tak ze wstydem trochę przyznaję, że mnie nigdy Toy Story nie chwyciło. To znaczy, jak ta seria wyszła i to był ten wiek, no, kiedy pochłaniałam właściwie większość animacji, która gdzieś tam się pojawiała właśnie od Disneya czy od Pixara, to ja zawsze byłam fanką A Bug's Life, które wyszło pomiędzy pierwszą a drugą częścią tej historii, jakby to był mój film. No a te historie o tych zabawkach, no tam wiecie, obejrzałam raz, ale jakoś tak nigdy nie poczułam łączności, nie wiem, z bohaterami i tak, no nie mam żadnego sentymentu do tej serii. I później przy okazji trzeciej części, no która już wyszła po wielu, wielu latach, no bo to minęło 11 lat między częścią drugą a trzecią, no to sobie te filmy odświeżyłam, tak uznałam, no okej, no ładne, no tu widzę, gdzie moje emocje mają być rozbudzone przez twórców. Trzecia część, no też ładne zwieńczenie trylogii, ale tak i zawsze miałam chłodny dystans do tej serii. I jakby ja ją tak szanuję, doceniam, zdaję sobie sprawę, że to jest na przykład najlepiej oceniana trylogia w ogóle w historii filmów, na przykład według Rotten Tomatoes, więc wow, to jest chyba jedyna seria taka wieloodcinkowa Pixara, która no nie stoczyła się w jakimś momencie, ale nigdy nie czułam potrzeby, że hej, chcę kolejną część, bo to są moi bohaterowie i tęsknię za, nie wiem, kolejną odsłoną ich losów. Ja mam tak, że jestem dziwny, jeśli chodzi o filmy Disneya, bo moimi ulubionymi filmami Disneya są te krańcowe z lat 90., które dzisiaj są często trochę pomijane, ten jak z przełomu wieków, czyli bardzo lubię Tarzana, bardzo lubię Herkulesa, bardzo lubię Mój brat Niedźwiedź, o którym mało już kto pamięta. I te wszystkie, gdzie Phil Collins był, bo to mi się tak, wiesz, zaszczepiło. No to tylko dwa, no właśnie Tarzan tak, i Mój brat Niedźwiedź. Tak. I, no, i one są tymi moimi filmami. I też nie miałem takiego sentymentu do przynajmniej pierwszego i drugiego tej story. Nie? To były fajne filmy, tylko ta też animacja 3D mnie nigdy nie łapała. Ja zawsze byłem całkowicie pogrążony w tej animacji 2D, nie? Od Króla Lwa, od tych starych, od 101 Dalmatyńczyków, który kiedyś zajechałem prawie na VHS-ie i musiało być 2D. I to jest story fajne, ale no, nie byłem tak z tym emocjonalnie związany. Do trójki. Bo przed trójką obejrzałem sobie jedynkę i dwójkę. Poszedłem z kumplem na trójkę, bo mówię, zobaczę, fajnie, jedynka, dwójka. I trójka to była taka emocjonalna bomba. Nawet się nie spodziewałem, jak lubię te postacie. I ona wszystko skumulowała, wszystkie te emocje, których myślałem, że nie mam, nie? Nagle się okazało, ej, ja wiem, co te postacie przeżyły. Wiem, w jakim jest momencie życia. Wiem, w co one trafiły w tym kotle, w tej trzeciej części. I prawie się popłakałem. Miałem łzy w oczach, jak była ta scena, gdzie tam łapią za ręce i to było po prostu wspaniałe. I tak się to miało dla mnie zakończyć, bo to jest idealne zakończenie. To wiadomo, na końcu przejście to pokoleniowe, nie? Oni zmieniają dom i to było fantastyczne. Ostatnie sceny po prostu były idealnym podsumowaniem całej tej trylogii, do której już wtedy byłem do niej przywiązany. No i teraz patrzę na ten zwiastun czwórki i się pytam, no kurczę, w sumie Po co? To dla mnie to była od trójki zakończona opowieść. Fantastycznie pokazana i zupełnie nie chciałem oglądać, jak to się będzie dalej działo, bo dla mnie tym naturalnym kolejem rzeczy było to, że w sumie ta historia będzie zabawek powtórzona, nie? Że ta dziewczynka przejęła zabawki, nie? I one później też powinny, przynajmniej to było to piękne zakończenie, które ma się rozegrać w głowach, że one dalej będą przechodzić z rąk do rąk, nie? I to by było fajne. No i nie potrzebowałem tego, żeby zobaczyć, jak to dalej będzie. No i ten zwiastun nie zapowiada za bardzo nic. Troszkę powtórkę z trójki. Nie wiem, jak się na to zapatrujecie. To znaczy, jeśli jeszcze chodzi o poprzednie części, ja mam w ogóle tak, że jedynkę obejrzałem, byłem na jakichś półkoloniach czy czymś takim, gdzie z grupą poszliśmy, to była jakaś zima. Strasznie mi się nie podobała jedynka. Szczerze mówiąc, jak pamiętałem o wszystkich filmach z lat 90., końcówki lat 90. nawet, jakoś nie wiem, Toy Story nigdy w ogóle nie było blisko do niego. I później nie oglądałem dwójki, nie oglądałem trójki, ale cały czas słyszałem o tym, jak to takie właśnie najlepsza trylogia. Co? Toy Story? Że ta jedynka była taka żadna, to było tak mi się nie podobało. Nie wiem, może byłem za mały na to, co dosyć dziwnie brzmi, ale może nie rozumiałem, byłem za głupi. Ale nie podobało mi się za cholerę. No ale w końcu się przemogłem i zrobiłem sobie
maraton dwóch części, dwójkę i trójkę, żeby zobaczyć pod rząd. No i dwójkę obejrzałem i była spoko. Ten motyw z tą kowbojką i motywem, że jej właścicielka ją gdzieś tam porzuciła na śmieciach i tak dalej. No spoko, takie okej. No ale potem była trójka i tak jak Radek mówisz, ta bomba emocjonalna z mojej perspektywy, gdzie ja po prostu uwielbiałem bawić się zabawkami, jak byłem mały. Oczywiście dzisiaj jesteśmy w cudownym okresie, kiedy nie muszę ich nikomu oddawać, wara od moich zabawek. Mogę je postawić z tyłu i mogą tam stać i służyć mi za figurki. Niektóre są posklejane, bo takie tak bardzo się nimi bawiłem, jak byłem mały. Ale sam ten motyw, zarówno oczywiście jak jadą do tego pieca, ale na mnie bardziej duże emocjonalne wrażenie i oddziaływanie miała jednak ta końcowa scena właśnie, kiedy Andy oddaje zabawki. To było dla mnie tak, no w tym momencie tutaj łzy w oczach po prostu na całego. O dziwo nie kiedy jechali do pieca, nie wiem dlaczego. Ale może ta scena bardziej ze mną rezonowała. I kurde, to było tak, właśnie jak mówisz, takie perfekcyjne domknięcie tej historii. Idealne po prostu zakończenie dla tego cyklu całego, dla tej historii. Plus jak sobie myślisz, te zabawki miały opowiadać w dużej mierze historię związaną z Andym. One miały w jakiś sposób pokazywać realia Andy'ego, jakieś jego problemy emocjonalne. To była historia o jego dorastaniu, o jego przechodzeniu przez kolejne fazy życia. I jakby każda z tych postaci coś uosabiała w jego życiu i też trochę sobie nie wyobrażam, mówię rozmowę o czwórce, jak te postacie miałyby rezonować z innym bohaterem, bo one były bardzo charakterystyczne dla Andy'ego. To one mu, ich osobowości, to był on tak naprawdę, nie? To on im nadał te osobowości i to on jakby, no one opisywały jego, więc jak przenosi na inną postać, to gdzieś ta magia i to takie niedopowiedzenie, z którego słynęło to story, czyli na ile jest to wyobraźnia Andy'ego, na ile są to ożywające zabawki, gdzieś się zatraca w tym wszystkim. Tak, plus też między tą drugą a trzecią częścią, kiedy upłynęło dużo czasu jakby w tej naszej rzeczywistości, no to tam tak samo upłynęło dużo czasu w tej rzeczywistości filmowej. Właśnie tak jak mówisz, Andy gdzieś tam sobie dorastał wraz z tym, jak dorastały te kolejne filmy, powiedzmy, i widz, który no właśnie zaczynał to oglądać w młodym wieku, też miał szansę, żeby sobie z Andym dorastać i dzięki temu właśnie to domknięcie, które trafiało już raczej właśnie do tych dorosłych ludzi, którzy te pierwsze części mogli wspominać z własnej młodości czy z własnego dzieciństwa, no to był właśnie taki ich film. Teraz ta historia, wydaje mi się, że jest skierowana już bardziej do jakiejś nowej grupy widzów, no bo właśnie ta nowa bohaterka, która przyjęła po Andym zabawki, to ona chyba jest no mniej więcej w tym samym wieku, w którym jakby ją zostawialiśmy na końcu części trzeciej. Przy czym w ogóle ja pamiętam, jak pojawiły się pierwsze doniesienia o części czwartej, to było w okolicach tam roku 2014-15, no to wtedy Pixar mówił, że ta część czwarta to będzie w ogóle taki nowy rozdział, że oni bardzo chcą się jakby już odciąć od tego, co było wcześniej, chcą zrobić coś zupełnie nowego. Długo też się mówi o tym, że ten film w ogóle będzie komedią romantyczną, że to będzie główny wątek. Chodziło o ten ten romans między Chudym a Pastereczką, która jakby w trzeciej części się nie pojawiła, tylko właśnie gdzieś tam ten jej wątek uciął się po części drugiej. No tylko, że od tamtej pory minęło sporo lat. Ten film był 3 razy przekładany, bo ustępował miejsca i Nie ma mocnym 2 i wcześniej tam jeszcze jakiejś innej produkcji Pixara. Przepisano scenariusz, zmienili się twórcy, no odszedł w atmosferze skandalu John Lasseter, który był chyba takim duchowym ojcem tej serii od samego początku. No i tak naprawdę ta czwarta część no prezentuje się tak po pierwsze trochę nijako, po drugie nie wiadomo kto i dla kogo ją robi tak do końca. To znaczy, no wiadomo, to jest ta najbardziej dochodowa franczyza Pixara. To są te animacje, które chyba zarobiły największe pieniądze i zawsze jak, nie wiem, jak wchodziła trzecia część, no to był pierwszy ten film, który zgarnął miliard z biletów z kin i w ogóle długo najbardziej dochodowa animacja, aż do premiery właśnie Nie ma mocnych 2 w zeszłym roku. No więc ja się nie dziwię, że Pixar to doi, zwłaszcza, że ostatnio tych sequeli od nich wychodzi coraz więcej, wręcz tak, nie wiem, co drugi ich film to już niebawem będzie jakaś kontynuacja. No ale tak, no myślę, że sceptycyzm jest wskazany trochę w przypadku tej produkcji. Jeszcze nominacje były, warto wspomnieć o tym, że Toy Story 3 przecież wybiło się jako jedna z bardzo nielicznych animacji w historii. Z trzech.
trzech, wydaje mi się, Piękna że... Piękna i Bestia, Up. Ale mówisz i o głównej Toy Story kategorii. 3. Tak, tak. Jeżeli tak. weźmiemy pod uwagę jeszcze scenariusze, no to tam można parę doliczyć. Ale generalnie chodzi mi o to, że wybiła się... Generalnie animacje w Oscarach to jest animacja i może piosenka. I może piosenka. Nie wiem, chyba było z pięć, które wyszły poza te kategorie. Wskoczyły na scenariusz, czy na najlepszy film właśnie. Więc jakby to nic dziwnego też, że z tą marką jest jakaś taka estyma związana. Właśnie zarówno zarobkowo, jak i krytycznie. No ale, nie wiem, Radek, chciałeś powiedzieć. Także, no ten film, kurczę, po tym zwiastunie wygląda jak, trochę jak powtórka właśnie Trójki, nie? Że mamy tego złoczyńcę, który trochę jak ten miśtuli się tam wyskakuje. Też jest podobna, tutaj jest ta lalka, która się na coś takiego zapowiada, nie? Tam był miśtuliś, podobny typ postaci i ogólnie ten zwiastun nie łapie w żaden sposób. Ja pamiętam, jak oglądałem zwiastun Trójki, nie? To było takie wow, nie? To jest jakiś, będzie domknięcie jakiegoś rozdziału, nie? Szykuje się jakaś naprawdę wielka część tej historii. Coś, co naprawdę chcesz zobaczyć. A to wygląda tak, jak mówicie, to troszkę dojenie tej franczyzy, nie? Żeby tylko pokazać, patrzcie, to jest chudy wraca, nie? Patrzcie, to jest Buzz też wraca, nie? I to są postacie, które, wiesz, kochaliście i 10 lat temu oglądaliście, no, od 9 to było chyba. No już dawno temu oglądaliście trzecią część, nie? I na pewno chcecie do nich wrócić, a to tak nie jest. Ja bym chciał naprawdę, żeby na przykład zrobili, jak mają tą nową postać wprowadzić, która jest stworzona przez tą dziewczynkę, która była w ostatniej części, to żeby na tym się bardziej skupić, nie wiem, na przykład właśnie pokazać zabawki, które są jej, albo które, wiesz, które ona stworzyła. A to trochę wygląda jak Rain Man, że, wiesz, że chudy chodzi z tym, nie? I miałem cały czas takie uczucie, że oglądam troszkę parodię Rain Mana, tylko w świecie Toy Story. Jednocześnie... Wiesz, oczywiście, wiesz, mogą to rozwinąć w konkretny sposób, nie, że ta postać może zyskać duszę i być naprawdę fajna, ale no, ten zwiastun na razie tego nie pokazuje. Jednocześnie wydaje mi się, że też w pewnym sensie fabuły kolejnych części Toy Story to jest trochę cały czas to samo. To znaczy zawsze jest tak, że mamy jakąś zabawkę, która się gubi, albo która gdzieś tam przepada, bo ktoś ją zabrał, bo coś tam się z nią stało, bo włożyli ją nie do tego pudełka, albo tam do śmietnika, czy gdziekolwiek. I mamy inną grupę zabawek, które próbują uratować, bo coś tam. I zawsze ta nowa się pojawia całkowicie. Tak, i to jest dokładnie ten sam schemat. Jakby, come on, widzieliśmy to już 3 razy, tak? A jakby patrząc na ten zwiastun, no to znów będzie taka sytuacja, że właśnie mamy tego widelcą łyżkę przerobionego na zabawkę, tak, który się gubi, mamy chudego, który gdzieś tam jest razem z nim, mamy te inne zabawki, które próbują ich uratować, no i mamy tę nową, jakby mamy tę grupę zabawek, z którą jest właśnie pastereczka i tam gdzieś te złe zabawki, jak możemy się domyślać, no i to będzie prawdopodobnie kolejny raz to samo i kolejny raz, tak jak tam Woody mówi też w tym zwiastunie, no to będzie takie przekonywanie tych zabawek, że no, bo naszym celem to jest to, żeby ktoś się nami bawił, no musisz tu do swojej natury zabawki się przekonać, widelcu i jakby super, może dla tego nowego pokolenia dzieciaków to będzie coś fajnego, bo nie wiem, właśnie no pierwsze Toy Story wydaje mi się, że pod względem graficznym jest dzisiaj słabo oglądalne, znaczy jasne, to był wielki przełom, ale dzisiaj trudno się na to patrzeć, no więc pod tym kątem no to może fajnie, jak właśnie, nie wiem, nowe dzieci dostaną jeszcze raz tę opowieść, ale dla nas to niekoniecznie musi być coś, co nas znowu gdzieś tam chwyci, prawda? Jakby ta nasza historia Andy'ego już gdzieś tam jest zakończona. Nie mogę mówić z perspektywy dzisiejszych dzieci, ale wydaje mi się, że jednak nie, że jednak gdzieś to spudłowało. Może przez to, że ten film tak długo był tworzony, dlatego że każdy kolejny Toy Story był również komentarzem właśnie do jakiegoś etapu dziecięcego, ale charakterystycznego dla swoich czasów. I na przykład nikogo nie dziwiło przy okazji Toy Story 2 bodajże, że Andy jedzie na jakiś tam obóz, nie wiem, czy to jest coś w rodzaju młodych skautów, coś to jest w tym rodzaju, gdzieś takie, w takie miejsce jechał. I też ten motyw z wielkimi korporacjami i wielkimi supermarketami pełnymi zabawek, czy coś w tym rodzaju. To jakby było kompletnie normalne dla nowych czasów. Czy Trójka z tym właśnie motywem dorastania, które już przeszedł. W czwórce dalej idziemy w tą samą stronę, a ja na przykład liczyłem swego czasu na jakiś komentarz dzisiejszych czasów, kiedy, uwaga, dzieci coraz mniej chętnie bawią się zabawkami. Kiedy cała masa... Jak patrzyłem ostatnio na statystyki, no to cały czas są spadające. Od 2 czy 3 lat to w ogóle Lego czy inne tego typu rzeczy lecą w dół. Jedyne, co rośnie, to są figurki.
i to, że, czyli wiecie, postawmy na półkę i stoi, no bo to nie tra... Dlaczego może zastanowić się, czemu to rośnie, no bo to nie tylko dzieci kupują figurki. No, i nie wiem, komentarz w tą stronę, na przykład, że ktoś wziął Andy'ego i resztę i stwierdził, że to są klasyki, czy na przykład szczególnie... To było w dwójce. Do pewnego stopnia tak, że tak, no tak, że było były opakowania. Mieli do tego muzeum trafić, prawda? No ale tutaj niekoniecznie muzeum, tylko właśnie, że ktoś prywatnie sobie kupuje i obok stawia innych, czy coś w tym rodzaju. Albo przede wszystkim to, że dzieci się nie bawią, że na przykład dzieci dostają, czego nie było w żadnej części, zabawki, a na przykład wolą, nie wiem, Nintendo Switcha nowego, czy coś w tym rodzaju, nie? Jakiś komentarz do współczesnej historii. Wesołe miasteczko, naprawdę? Naprawdę? Wesołe miasteczko? No. To ja może ale jeszcze powiem... Okay. A, dobra, to mów. Nie, bo chciałem tylko dodać do tego, co Oskar mówi jeszcze, że to było fantastyczne. Właśnie pokazać, że na przykład, nie wiem, ktoś, jakiś rodzic tej dziewczynki, wiesz, taki stary nerd czy coś takiego. Nawet nie stary nerd, ale wiesz, jakiś kolekcjoner znajduje, wiesz, tego chudego baza i wiesz, to są te tam sprzed 20 lat. Jakieś figurki, których cię nie można znaleźć, nie? Jest tam gdzieś, wiesz, ustawiony na półce albo naprawdę gdzieś, wiesz, przehandlował na przykład na Allegro, tego Amerykę, na eBayu czy coś takiego, nie? I to było fantastyczne, wiesz, taki koszmar zabawy, które wszystkie są w dzisiejszych czasach już. Wiesz, nie ma tego pokoju, jak wiemy sprzed na przykład 20-30 lat, mamy ten pokój, rozwalone zabawki wszędzie w kątach leżą, nie? A popatrzmy, jak to dzisiaj wygląda, nie? Że wszystko jest jak poukładane, że to raczej rodzice mają te zabawki na półkach, wiesz, ustawione w jakiś sposób, żeby tylko były na wystawce. I to jest koszmar tych zabawek, i to jest super komentarz, i to jest coś, co może jeszcze dodać jakiś element do tej całej sagi o Toy Story, nie? Coś nowego. Bo wiemy, że każda część coś dodawała, coś rozwijała, nie? Komentarz tutaj, czasów, no... nie? Tak, a tutaj cały czas widzę takiego moonwalka animacyjnego, no, dokładnie. Systematycznego, nie? Że nie, widziałbym jednak coś innego. Nadal wierzę w Pixara, bo to jest Pixar, no tylko to za dużo tu jest zmiennych. Mamy na przykład tego reżysera, który Josh Holly, a zapomniałem jak się nazywa, to jest Josh Cooley. O, byłem blisko, za trzecim razem trafiłem. Josh Cooley, który wcześniej, o ile dobrze pamiętam, pracował tylko przy, coś tam robił przy Inside Out, jakieś właśnie rzeczy z animacjami przy innych filmach Pixara i sam chyba tylko shorta tego związanego z Inside Out zrobił, więc on też jest raczej świeżakiem, który nie jest pewnie w taki sposób związany z tą historią, na pewno nie jest, jakby John Lasseter, nie? I inni, którzy pracowali dłużej z Pixarem. Mamy oczywiście tego Stantona, który dalej tam pracuje przy scenariuszu i odpowiadał za story chyba, ale no to jeszcze nie jest to, nie? Wydaje się to zbyt... Boję się, że to będzie z punktu właśnie osoby, tego nowego reżysera, który widział, że pewne rzeczy działały w starych filmach i będzie chciał to powtórzyć właśnie w taki sam sposób, nie? Bo on to zna i pokazać to na nowo, nie? A nie rozwijać, tak jak ci, którzy już z tym pracowali i te postaci już ograli w ten sposób w poprzednich częściach, nie muszą tego robić kolejny raz, nie? I tutaj może się rozbić cała fabuła na tym historia. Ja chciałam ewentualnie, powiedzmy, jedną miłą rzecz powiedzieć. Taką, która może być gdzieś tam świeża i może być pewnego rodzaju komentarzem, chociaż bardziej do, jako, powiedzmy, komentarz popkulturalny niż gdzieś tam do świata, nie wiem, zabawek czy dzieci. Mianowicie właśnie chodzi o Bo Peep, czyli pastereczkę, która przeszła spory redesign od czasów, jak ją ostatni raz widzieliśmy w 99, czyli w Toy Story 2, gdzie, jak pamiętamy, w tych pierwszych dwóch częściach, no to ta była taka, wiecie, właśnie urocza, porcelanowa figurka w tej pięknej sukieneczce w czepeczku, która gdzieś tam była tylko ewentualną love interest dla naszego bohatera i nic tak poza tym w tych filmach nie robiła. No i tutaj od pierwszych plakatów promocyjnych, przez potem taki krótki sneak peek, aż do tego zwiastunu, no to pokazują ją nam jako taką, powiedzmy, tę centralną postać akcji, gdzie już porównywana jest na przykład do Rey z Gwiezdnych Wojen, która no przede wszystkim wreszcie nosi spodnie, jest postacią działającą, jest to właśnie ta scena, której nie ma w zwiastunie, która była pokazywana wcześniej, gdzie tam ona na równi z Chudym gdzieś tam wydają polecenia, żeby przeprowadzić akcję ratowania zabawki, która wypadła przez okno. No i było sporo komentarzy na ten temat, w większości chyba przychylnych, choć oczywiście no dalej jest gdzieś tam ta wąska grupa, która no jest oburzona, że no znowu te baby, że coś tam i tak dalej, że za dużo tego. No ale w większości przypadków ludzie, wydaje mi, odbiorcy są raczej zadowoleni. No, że fajnie, że właśnie coś nowego, że wreszcie ta postać gdzieś tam wyjdzie z jakiejś tej takiej swojej stereotypowej roli. No, wszyscy są zadowoleni poza Petą, która narzeka, że no z
Matka Pasterza, tak. że o udręczenie owiec i czemu tego nie wycięliście. No tak jak widzieliśmy w zwiastunie, Laska Pasterza służy tutaj głównie do obalania złych zabawek i walki, tak więc wydaje mi się, że żadna owca nie ucierpiała przy produkcji tego filmu. I to wydaje mi się fajnym konceptem. Fajnie, że ktoś przypomniał sobie, że taka postać jest, że wrócili do tej samej aktorki głosowej i mam nadzieję, że może chociaż tu, pod tym względem, to będzie gdzieś jakaś nowość. Może ktoś miał pomysł faktycznie na tę postać i coś odświeżającego w tej serii, jakby w tej części jeszcze znajdziemy. Ja mam do was jeszcze pytanie a propos tej postaci Forki, bo trochę mijam się z tym, co ona ma reprezentować. Mamy oczywiście, prawda, widelec plastikowy, z którego dziewczynka robi swoją własną zabaweczkę i bardzo go kocha. Okej, jakby to jest oczywiste. Ale jak to się ma do naszych czasów? Jak to się ma do... W sensie, czy to jest jakiś uniwersalny problem? Czy to jest jakaś uniwersalna treść? No bo to historia jakby zawsze o to chodziło. Historia była Andiego, więc przede wszystkim wydaje mi się, że była do chłopców, ale dziewczynki też bawiły się lalkami, więc w jakiś sposób to było uniwersalne. I uniwersalne treści dorastania, odkładania swoich zabawek na biurko, na strych, oddawaniu ich komuś dalej. Wydaje mi się, że to były naprawdę uniwersalne treści. Czy robienie swojej zabawki z widelca jest uniwersalne? Ja jakby nie bardzo rozumiem, jasne, nie widzieliśmy tego filmu, może okazać się, że to jest super głęboka historia, która porusza głębie człowieczeństwa i w ogóle nie wiadomo czego, ale na tą chwilę nie bardzo wiem, czego komentarzem jest Forki. Ej, ale w ogóle jakie to jest przerażające egzystencjalne, nie? Że czy wszystko może być zabawką, czy kiedy, wiesz, co może być zabawką, kiedy dostaje tą duszę, jak weźmiesz pomidora i wiesz, i na przykład mu zrobisz takie dwie dziury na oczy, taką paskudną buzię i wiesz, tak leży ten pomidor i nie wiesz, czy to, ale czy ja on tak już gniję. Jest zabawką i będzie, wiesz, i oni go tak, zaczyna gnić później, nie? I umierać. To było straszne, a tutaj jest trochę w ten sposób, nie? Że ona wzięła jakieś, wiesz, coś złączyła. Bo kurczę, nigdy tego w tej historii nie wytłumaczyli, nie? To... No nie było, tak, ale... Co jest kiedy zabawką, nie? Jak no mamy tak, na przykład pana ziemniaka, który mógł swoje oczy przyczepić do wszystkiego, pamiętacie? Tak, tak. Było, i widział dalej, tam, nie? Nawet jak to oko gdzieś tam leżało. Tak. Do naleśnika, czy do... Czy to było, do czegoś takiego, nie? Że był taki oklapnięty. I też przyczepił i dał temu życie. Nie, to kurczę, kiedy coś zaczyna żyć w świecie tej historii, to jest przerażające. Jakby się klejasz te oczka może, nie? Bo ten widelec tak, też ma przykład, takie. Nie, to dobra, no, ale oczywiste było to, kiedy twój właściciel uznaje cię za zabawkę, bo za każdym, ja zawsze tę historię odbierałem tak, że to jest gdzieś właśnie... Ale dobra, ale nie, mi o to chodzi, że na przykład właśnie pan ten ziemniak włożył te rzeczy do naleśnika i żył, nie? Animował go, a jakby na przykład w człowieka wbił te swoje oczy i ten, czy mógłby sterować nogą człowieka? No... Widzicie. Może tutaj będą chcieli poruszyć takie tematy. Może to się zamieni film w Cronenberga. Może to będzie taki posthumanizm, nie? Już dokładnie. Gdzieś... Jakoś nie wierzę do końca, że o tym będzie Toy Story 4, więc cały czas zastanawiam się, czego komentarzem ma być Forki. No, może tak, wiesz, coś tam less waste na przykład, tu przerabiaj widelce jednorazowe na zabawki, nie wyrzucaj. Nie rób z nich zabawki, nie wyrzucaj ich na trawę, nie wiem. No, cały czas mówię, bo... Jakby idea jest tego, gdzie zaczyna się zabawka, no ale teoretycznie zawsze chodziło o to, że zabawki, no to są, one mają opowiadać nam historię Andiego. Jeżeli on się czuł źle z tym, że jest przeprowadzka, no to chudy automatycznie również czuł się źle, że do jego środowiska trafia nowa osoba. I on zawsze reprezentował Andiego. Tak samo jak w Trójce, kiedy Andy jechał na studia i miał te niepewności, wiadomo, związane z nowym otoczeniem. Zawsze to była reprezentacja, wszystkim chudy, ale też w jakiś sposób otoczenie reprezentowało to, kim jest ta postać. No tu mamy tą dziewczynkę, która chyba nawet mówić nie potrafi za bardzo, ledwo co mówi, więc to te... No mówię, ja po prostu nie bardzo rozumiem... A może to jest właśnie wykluwanie się charakteru tej zabawki? Tak jak było, wiesz, że mówiłeś, że Andy nadał charakter wszystkim swoim zabawkom, nie? Że ten jest tym kowbojem. Tutaj mamy tego Baza, który jest, jaki jest, i wszystko to było w jakiś sposób odbicie pewnych, wiesz, tych cech, które nadaje Andy, nie? W trakcie zabawy się z nimi. I może właśnie to jest początek tego, może tutaj zobaczymy właśnie te narodziny tej zabawki, że ona powoli nadaje mu charakter i wykluwa się ten charakter, który ona na początku, nie wiem, w nim jakoś zaszczepiła. Mogło być coś takiego, że on przez cały film właśnie rozwija coś, co na końcu będzie już właśnie przypominać jej jakiś twór, coś z nią związane już dokładnie. I to będzie jej pierwsza zabawka, wiesz, całkowicie jej, nie tylko odziedziczona po Andym. Też tak może być, że ten to, właśnie widelec zamieni się... To byłoby fajne, tylko wtedy potrzebowałbym więcej. Jedna scena, która mnie niepokoi,
jest, kiedy ten widelec ucieka, bo jakby jest ten moment, kiedy Woody tłumaczy temu widelcowi, co mają robić, widelec taki okay, w ogóle nie łapie, nie, ale właśnie to by pasowało do tego, co mówisz, bo no jeszcze za bardzo nie jest ukształtowany, to jest reprezentacja małej dziewczynki, ale kiedy ten widelec krzyczy, że on chce być do sałatki, do, nie wiem, może chili, a potem być wyrzucony do kosza, to mi się gryzie z tą twoją teorią jednak, bo to jest takie... Zobaczymy, no ale ja na razie nie wiem, co oni chcą i to jest mój niepokój, bo nie do końca wiem, jaką historię chcą opowiedzieć, że dzieci... Bo z drugiej strony widzę coś, co mnie po prostu kompletnie odrzuca, na zasadzie lepiej być zabawką jednego dziecka, niż bawić całą masę anonimowych dzieci na wesołym miasteczku, nie? Czuję ten vibe, a tego to jest tak... oklepane i tak bez... Nie wiem. Okej, coś jeszcze chcecie dodać? Nie, no z jednej strony to, co mówi Radek, Pixar poniżej pewnego poziomu raczej nie schodzi, więc no jest nadzieja, że tam ktoś właśnie miał jakiś pomysł, że coś tam się kryje za tą historią i że koniec końców jeszcze, wiecie, będziemy wychodzić z kina we łzach wzruszenia i w ogóle najlepsza część serii ever. No a z drugiej strony, to nie wiem, no przypominam sobie Auta 2 zawsze i robi mi się, i już jakby tak, trójka moim zdaniem lepsza od dwójki, jakby no. Trochę, nie? Ale no więc w każdym razie to już nie jest tak, że nie możemy dostać złej części po trzech fenomenalnych, no bo jest tam właśnie sporo tych przesłanek, o których wspominaliśmy, no które napawają gdzieś tam niepokojem, no więc no zobaczymy, ale taki powiedzmy entuzjazm umiarkowany. Ja uważam, że i Nie ma mocni 2 byli fatalni, ale nie jestem okay, w większości. Ale okej. Okay. Może będzie jak z Krzykiem. Krzyk czwarty był fajny. Był fajny. Znaczy nie jest to dobre porównanie może przy tej story, ale okay. Jakieś. Także to jest nasze omówienie zwiastuna Toy Story. Oczywiście jeżeli film wyjdzie, obejrzymy go i wyjdziemy wszyscy zapłakani z kin, to podzielimy się z wami pewnie naszymi wrażeniami, również z łzami w oczach będziemy opowiadać. Tak, a pamiętasz tą scenkę, jak widelec? Pamiętasz, jak się śmiałeś? Zrobimy co? Zrobimy sobie takie, przykleimy oczy na widelce i będziemy z tymi widelcami tu siedzieć. Wszyscy będziemy takie tutaj opakowania chusteczek i po prostu za każdym, jak ktoś będzie wspominał na daną scenę, to wszyscy będą się wypłakiwać. Może wszystko się takiego zdarzyć. Także damy wam znać. Ja nazywam się Oskar Rogowski, była ze mną Marta Najman i Radek Pisula, a oczywiście zapraszamy was do kolejnych odcinków Napisów Końcowych. Trzymajcie się, cześć!